w imieniu całego koła teatralnego i śpiewających aniołów zaprosić Was na jasełka w Kafe 43. Już za kilka dni święto Bożego Narodzenia. Razem z naszymi rodzinami usiądziemy przy wigilijnej kolacji, będziemy wypatrywać pierwsze gwiazdy i łamać się opłatkiem. Pod obrost na stole włożymy siano. Położymy jedno nakrycie więcej dla niespodziewanego gościa. Zapalimy lampkę na końcu. Pamiętajmy jednak, że te obyczaje mają swój własny, symboliczny sens. Niech nie będą tylko zwykłymi, pustymi zachowaniami. Jak to? Nie pamiętasz? Miałam na sobie zwykłą szarą sukienkę.
niebo prękostu błysku. Jakże mogłam wejść? Przecież wiedziałam, że nie jesteś sam. Widziałam kolory sprzed istnienia wzroku. Szkoda, że nie możesz mi przyjrzeć. Masz słuszność. Widocznie to był sen. Dokładnie. Najlepiej to komuś miejsce przed nosem zająć. I co? Wygodnie się siedzi? Kultury za grosz. Każdy tylko o sobie myśli. A pani co? Lepsza? Biegła pani z tego miejsca? No, nie była mała. Bagaże tylko latały, żeby zająć, żeby być pierwszą. O niej to się nie myślało. A teraz co? Czepia się pani? To skandal! Niech pani w domu sobie tak krzyczy, a nie ludzi ja się wypraszam sobie. Tak, pani! To pani robi oferę miejsce. Ja? Przepraszam bardzo, byłam pierwsza, to pani się wtrąciła. No miała pani wolno tutaj. Przepraszam bardzo, tu jest lepszy. Może co za kobieta? Ja? Tak, pani. Niech pani spojrzy lepiej na siebie. Już nie pani uspokoi. Ja mam się uspokoić. Śmieszne po prostu, naprawdę, bardzo śmieszne. To dobroci dzień dla ludzi, tylko jeden w całym roku taki dzień. Zmierzchem błyśnie nam promienna, gasząc w sercach naszych zło. Thank you.
Zaraz. W czwartek nie można, bo Wigilia. W piątek nie można, bo pierwszy dzień świąt. Może w sobotę się uda. Drugie odniesienie też można spróbować. Jakie nudy, ja nie wytrzymam w tym domu. Co roku to samo. Co może być ciekawego w tym siedzeniu z rodziną? Znowu. Ja też. I ja. Zobaczmy, co dają picia. Oglądasz już swoje prezenty? Tam, wyrosłam już z tego, wolę kasę. Ciekawe, ile mi dadzą. Będzie babcia i dziadek. Na pewno też dadzą kochanej wróżce. A mnie obiecali nowy komputer. Dali się zbajerować, bo potrzebny mi do nauki. No nieźle. Nieważne, jak krowa się wlecze. Najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje.
bo jak cisza normalna, więc całkiem nieznośna, jak czystość urodzona, najprościej z rozpaczy, kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego. Samotnie przy wigilijnym stole. Nie mieć kim podzielić się opłatkiem. Podpatrywać przez okno innych, płakać i zazdrościć. Ale przecież i dla mnie narodził się Jezus. Tylko ty jesteś samotny. Ludzi jest się także samotny. Nie mogę usiąść przy stole z własnymi rodzicami, bo ich nie znam. Mieszkam w domu dziecka. Będzie dużo stół, dużo ludzi. Prezenty, żeby nam przykro nie było, ale nie będzie miłości. Każdy z nas będzie marzyć o moim stole z bliskimi wokół. Ciekawe, kto wpuścił mnie do domu, gdybym zadzwonił. A przecież wolne miejsce przy stole nie jest tylko dla znajomych bliskich. Jest przeznaczone też dla niespodziewanego gościa. Już nie wyglądam najlepiej, ale ja też czuję, ile mi też radzi się zbawiciel. Miłość daje nam nadzieję.
Pamiętajmy, że Boże Narodzenie jest zawsze wtedy, gdy w sercu człowieka rodzi się miłość. Nie wstydźmy się więc ofiarować miłości drugiemu człowiekowi. Noc i wina.